Hej, tu Marta z bloga pipilotka.pl. Dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim update'em, z informacją, co zrobiłam z moimi nowymi roślinkami. Chcę Wam też pokazać niektóre z moich roślin, co się z nimi dzieje, już nie na takim początku wiosny. Dzisiaj będzie taki film chodzony. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj mówię do Was z totalnie innej perspektywy, bo przyznam szczerze, że mam bardzo mało czasu i ja ostatnio Was mocno zaniedbuję i bardzo mi przykro jest z tego powodu, ale nakłada się na to trochę rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że mój syn... A, kurier przyjechał. Mój syn ma inne pory drzemki. Właśnie teraz śpi, nie wiem, czy słyszycie pociąg, to jest szumiś. I ja jakoś nie umiem się ogarnąć, wtedy jest pora robienia obiadu i no nie wystarcza mi czasu do nagrywania. Wcześniej nagrywałam rano i było to dużo lepsze, bo on chodził dużo wcześniej spać. Druga sprawa, pokomplikowały się sprawy w mojej firmie, w mojej szkole językowej i musiałam przyjąć kilka zajęć. No i jest hardcore, mały hardcore. Do tego ten mój Thermomix, to moje przedstawicielstwo Thermomixa, więc nakłada się na to trochę rzeczy. Teraz jeszcze zaczął się sezon ogródkowy, także u mnie się bardzo dużo dzieje, ale jakby czuję pustkę, nie nagrywając dla Was, nie udostępniając filmów, także staram się to nadrobić. Widzicie, teraz już tak mi się właśnie przypomniało, że tak na szybko nagrywam, że nie podłączyłam mikrofonu, ale dzisiaj będzie bez mikrofonu. Myślę, że ważne będzie to, co Wam pokażę. To zapraszam Was. Zacznę od tych moich roślinnych maluszków. Tutaj jest kalatea. Ja ją przesadziłam. Ja wiem, że Wy mi mówiliście, żeby nie przesadzać tych hoi, na przykład tej tutaj. I też jakby tam z zielonych maluszków, z roślinnych maluszków dostałam, zawsze mówię zielone, z roślinnych maluszków dostałam informację, żeby poczekać 1,5 miesiąca, ale nie, te rośliny się coraz gorzej czuły, coraz bardziej marniały w tej ziemi, więc ja je poprzesadzałam. Kalatea ma się tak. Na razie nie widzę żadnych obeschnięć liści wokoło. Teraz ma mokro. Ja włożyłam ją do podłoża uniwersalnego zielonego parapetu i no ma się tak. Tutaj ten pieprz, jak to jedna osoba mi powiedziała, wypuścił nowego listka. Podobno bardzo dużo wilgoci potrzebuje, więc zobaczymy. Na razie tutaj przy kuchence jest. Zobaczymy, jak będzie sobie tutaj radzić. A tu mój pieniążek babyk. Tu moje dziecko pozbierało kwiatki i wsadziło w ziemię. Mała ogrodniczka. No, a tutaj ta hoja. Ona naprawdę miała duże korzenie i ona w tej małej doniczce produkcyjnej naprawdę, naprawdę nie wyglądała dobrze i nie czuła się moim zdaniem dobrze. Także ja się cieszę, że ją przesadziłam, bo ja myślałam, że będzie miała bardzo krótkie korzenie, ale okazało się, że nie, że naprawdę, naprawdę ma korzenie dość, ktoś mi tam pod oknem chodzi, dość mocno już rozwinięte i one tam się nie mieściły w tej doniczce produkcyjnej. Tutaj sobie pceropegię rozmnażam i wzięłam do niej zwykłą ziemię, taką ze sklepu stacjonarnego, taką bardziej ciężką, bo zauważyłam, że ta sypka ziemia, ten bigos, on tak dobrze nie trzyma tych roślin, które ja rozmnażam i bardziej mi odpowiada taka ziemia do rozmnażania i tu się już coś dzieje. Nie chcę się sfokusować, także zobaczymy. A tutaj w ogóle miszmasz, ja tu włożyłam, to jest poprzedni zakup z roślinnych maluszków. I tutaj mam filodendrona Silver Queen, tak? Z tego co pamiętam. I już nowego listka wypuścił, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. I teraz zrobię małą przerwę. Pamiętajcie, że do końca maja na hasło pipilotka 10 macie 10% zniżki na zakupy w roślinnych maluszkach. A tutaj moja Pink Princess z prezentu. No, już ją w końcu włożyłam, bo naprawdę się fajnie ukorzeniła. Tutaj będzie wychodził chyba nowy listek i to jest jeden z nowszych listków, różowy, więc całkiem fajnie. Ostatnio też Wam... Czekajcie, zamknę okno. Ostatnio też Wam nagrywałam film o tym, jak pięknie moje syngonium się rozrosło, ale już mi było za duże, więc je podzieliłam. Te szczepki pójdą do mojej przyjaciółki, a ja sobie zmniejszyłam tą moją roślinę. Przecież nie każda musi rosnąć wielka. Jeżeli nam się podoba w takim stanie, jakim jest, to możemy ją po prostu uszczknąć trochę. A tutaj mam tego filodendrona. Już nie wiem, czy zobaczycie, nie umiem tak, o, może listek zrobić, kontrast, o, super, tutaj już się coś dzieje, już tutaj wypuszcza, no, tylko że to chyba jest na razie
Listek, zobaczymy. Czekajcie, bo ja tak patrzę poza kamerę. Zobaczymy, co będzie z korzeniem. Będziemy obserwować. A pokażę Wam coś pięknego. To są moje super tunie. Ja zamówiłam je na Allegro w styczniu i przyszły niecały miesiąc temu. I one są genialne, powiem Wam, są przepiękne. Tak szybko się rozrastają. Ich nie trzeba obierać, żeby rosły dalej, żeby nie przekwitły. I one podobno z jednej takiej sadzonki to potrafią zrobić taką burzę kwiatów, że nie mogę się doczekać. I naprawdę codziennie podlewam, dałam też hydrożel, może nawet widać, i przez moje brudne okno. Ja okien nie myję. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu jeszcze Wam pokażę tego brazylka. To jest też z roślinnych maluszków, ale z zeszłego razu. To jest z tego zakupu niewspółpracowego. Ja już nie mogę się doczekać, że on się rośnie, ale to będzie trochę trwało, ale jaka będzie satysfakcja. No i tutaj moja monstera. Oj, nowy liść wypuściła, bardzo mały. Bo ostatni list, który wypuściła, to miał... Oj, coś mi dzisiaj nie idzie. Miał nawet tutaj dziurę, a tu wydaje mi się, że już po prostu brak składników odżywczych. No on powinien iść, ona powinna iść do ziemi. No zobaczymy. Może już się w końcu zdecyduje. Tutaj mój fikus sprężysty. Popatrzcie, jak on jest już wielki. No, także radzi sobie znakomicie. Dobra, szukam dalej po domu, gdzie dałam jeszcze te moje roślinne maluszki. Tu jest jeszcze ta dracena, też została przesadzona, nawet już dostała nową osłonkę, bo ostatnio byłam i kupiłam w mieście. No i nowe listki wychodzą, chyba po przesadzeniu jej się udało przeżyć. Ja jeszcze mam ozdoby świąteczne. Tutaj na razie dałam to epipremną Global Green, ponieważ zaraz Wam pokażę, co się wydarzyło. No mówię, mam jeszcze świąteczne ozdoby. Patrzcie, jaką piękną palemkę moja córka zrobiła w przedszkolu. Ten dobór kolorów. Tutaj właśnie muszę ją wyjąć, bo popatrzcie, tutaj ta moja alokazja, która całkiem dobrze sobie radzi. Tu jeszcze mam tego, to jest chyba Dragon Sky alokazja. Widzę, że ten liścik już opada. Mam nadzieję, że jakiś nowy wyjdzie. Moje epipremnum złociste przechwalone zostało i coś się z nim stało. Ja najpierw myślałam, że może miejsca nie ma, więc przesadziłam. Rzeczywiście, korzenie były tak pościskane, że tak, na pewno to miejsce też miało znaczenie, ale przesadziłam i dalej marniała, dalej żółkły liście i popatrzę, no tutaj ewidentnie coś się... Czekajcie. Ewidentnie... No łap ostrość. O! Ewidentnie coś się dzieje. Szukałam szkodników. No coś tutaj jest. I spryskałam już prewencyjnie. Nie wiem. Nie umiem się dopatrzeć, co to jest. Spryskam jeszcze raz za tydzień, bo spryskałam kilka dni temu. No, bo te listki to mnie przerażają. No jest mi smutno, bo wiecie, jak ja uwielbiam to moje epipremnum i tak mi jest łyso teraz w tym oknie. Także no, nie wiem. Kolejne miejsce, które chciałam Wam pokazać, to gabinet. I tak, właśnie tak zmniejszyłam to moje syngonium. Zobaczymy, co z niego będzie, ale popatrzcie, widzicie, tu mi też jakiś żółty listek urósł i się boję, że urósł, zrobił się. Się boję, że coś złapała ta zroślicha na dworze, bo przesadzałam na dworze, więc zobaczę. Albo po prostu gubi ten liść, bo popatrzcie, tutaj też jest taki listek i już go nie ma. A tutaj sobie też fajnie radzi, też była takim maluszkiem. No i popatrzcie na tego pieniążka, jak on się super prezentuje. No, odżył. Także no, mój fail z obcięciem nie taki zły, bo żyje. A tutaj widzicie, tutaj jeszcze się nie rozrosła ta supertunia. I to jest w ogóle, ja mam tutaj, wiecie, północ, nie? Zachód, północ. No więc widzicie, tamta jaka rozrośnięta, bo ona stoi na słońcu więcej, a tutaj dom zasłania. Ale i tak... Mam nadzieję, że dzięki temu, że właśnie nie jest pełne słońce, nie będę musiała jej tak często podlewać. Dobra, tu chyba już wszystko. Tu jeszcze mam ten filodendron scandens, który też miał szkodniki. No jakiś taki jest zdechły, powiem Wam szczerze. Włożyłam tam nowe jeszcze sadzonki, zobaczymy, jak się rozrosną. A tu Monkey Mask. Ja ją mam, odkąd się wprowadziliśmy. I ona mi bardzo, bardzo zmarniała, bo została przelała. Ja ją naprawdę bardzo rzadko teraz podlewam. I teraz dopiero po tak długim czasie, ona dopiero rośnie, już prawie 2 lata tu mieszkamy i wypuszcza nowe listki. No tu nie jest też za jasno, więc wiecie, no to też na pewno teraz podlewam ją tym nawozem, który Wam ostatnio polecałam i widzę, że kupujecie go. Mi go koleżanka poleciła, mówi, że właśnie i ta monstera się bardzo rozrosła, także no chyba działa. Kolejne okno do zamknięcia. Tu moja radość, słuchajcie, popatrzcie.
Kapryśnica wypuściła listek. Moja mama się tym tak podjarała, że też sobie kupiła. Bo były w Biedronce. Także no, życzę jej, żeby jej rosła fajnie. A tutaj odkryłam, że wydaje mi się, że tu były wciornastki. Bo coś tak, no, widziałam jakieś przecinki na tym berkinie. No i zobaczymy. No ale już tu widzę, że tu znowu te nowe listki brązowe. Ja nie bym dość doładu z tym berkinem. Albo go przenieść, albo co, nie wiem. A tą osąkę kupiłam na Oeliksie. Pewnie widzieliście te portki tam mojego syna, bo tam mam akurat kosz na pranie i wypadły. No trudno, samo życie. Kolejne ujęcia super tuni. Tutaj popatrzcie, mam tego lemonka. Fajny jest, czekamy aż się rozwinie i będzie zwisał. Tutaj mam pieniążka, który odkąd jest tutaj, oczywiście tu jakieś liski są już do urwania. Słuchajcie. No to bardzo fajnie sobie tutaj radzi ten pieniążek. Obrócę go trochę, niech sobie znowu na tą stronę rośnie. I tutaj jeszcze mam właśnie tą szeflerkę piękną z roślinnych maluszków i byłam ostatnio u przyjaciółki i ona ma taką dużą już i ona mi się tak podoba i się tak cieszę, że mam tą, że będę miała później większą. A tutaj mam aglaonemę, która aż się prosi o przesadzenie. Wygląda jak kły. Na szczęście jest za duża ta doniczka na tą osłonkę, więc ona nawet, jak tu jest woda, to nie dotyka ją te korzenie tej wody. Ale no, trzeba zrobić to. I mam jeszcze oczywiście tą... czekajcie, wrócę do Was. Mam jeszcze tą choję drugą, która taka długa była w pokoju, w którym śpi mój syn, więc nie będę Wam teraz pokazywać, ale ona też została przesadzona, też miała bardzo długie korzenie i też nie żałuję, że to zrobiłam, chyba że mi zmarnieje. Dałam ją do sypialni, tam mam taki fajny stojak ratanowy, kupiony też na Oeliksie. Pamiętajcie, na hasło pipilotkę 10, małą literą, macie, już mi ręka boli, sorry, macie zniżkę 10% roślinnych maluszków do 31, chyba jest 31 maja, do końca maja, więc warto skorzystać. Dużo z Was mi pisało, że no właśnie tam zaglądało, albo że niestety już zrobiłyście zakupy, zrobiliście, ale może jeszcze coś kupicie. Także bardzo polecam skorzystać. No zawsze można coś zaoszczędzić albo dorzucić jedną więcej roślinkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótki film też Wam się spodobał. Chciałam po prostu do Was się odezwać, bo naprawdę bardzo, bardzo mi jest przykro, że nie mogę więcej dla Was nagrywać. Mam nadzieję, że zostaniecie tu ze mną i za 6 tygodni kończę mój nawał pracy i wtedy będę znowu na... Oczywiście mi się skończyło miejsce na telefonie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, bardzo mi będzie miło, jeśli to zrobicie. Zapraszam Was do grupy Amatorzy Ogródka i Roślin i Domowej. Zawsze mi się pomyli. I Domowej Dżungli Pipilotki. Zapraszam Was na mój Instagram. Jeżeli macie ochotę kupić Thermomixa ode mnie, to też zapraszam. Teraz mamy raty 0% do końca maja. Bardzo się opłaca. Raty 10, 15, 20. No i mam nadzieję, że wrócicie do mnie na kolejny film. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!